Każda kobieta lubi czuć się pięknie. Wiemy o tym wszystkie. Wiedzą o tym aktorki, makijażystki, piosenkarki i każda z nas z osobna. Lubimy być podziwiane, chwalone, ale przede wszystkim doceniane, szczególnie przez swojego ukochanego mężczyznę. Na nasze samopoczucie często negatywny wpływ ma choroba, a szczególnie trudno poradzić sobie z taką chorobą jak rak. Nowotwór bardzo zmienia kobiety, a szczególnie ich wygląd fizyczny. Doktor Brinkenhoff i reżyser filmu Chemia Bartosz Prokopowicz udowodnili jednak, że choroba nie musi być wyrokiem, może stać się inspiracją. Na premierze filmu, która odbyła się m.in. w Poznaniu, Gdyni i Warszawie, oprócz reżysera pojawili się także aktorzy – filmowa Lena i Benek. To było najważniejsze do tej pory, myślę, spotkanie w moim życiu z jakąś taką drugą osobą, którą musiałam sobie gdzieś tam stworzyć troszkę. I wszystko, co wiązało się tak naprawdę z udziałem w filmie Chemia, jakby było dla mnie ogromną zmianą w moim życiu i w ogóle jakby w patrzeniu na świat chyba. Więc to mi dało spotkanie z Leną, dużą zmianę. Benek jest dzieckiem dużym. Jest dużym dzieciakiem, który sobie wymyśla samego siebie w swoim życiu i wymyśla sobie siebie jako utracjusza, jako osobę gotową na śmierć. I kiedy staje w obliczu prawdziwej śmierci, nie swojej, ale osoby, którą kocha, no musi się nauczyć dojrzewać. A o czym właściwie jest film Chemia? To jest film o miłości, o tym, że spotyka się dwoje młodych ludzi, którzy nie są przygotowani na tak silne emocje, nie są przygotowani na takie wyzwanie, tak? Bo zawsze nam się wydaje, że będziemy żyć długo, że jesteśmy wieczni, że jesteśmy jak młody Bóg i potem przychodzi wiadomość o chorobie i to jest bardzo trudne i oni musieli się z tym zmierzyć, nie byli na to przygotowani i jest to właśnie nie tylko film o tym, jak tej miłości walczą z rakiem, ale też jak przerabiają inne tematy, jak dorastają w trakcie tego, co ich spotkało. Film Chemia to dowód miłości dwojga osób, ale też potężna dawka wsparcia dla kobiet, które podobnie jak główna bohaterka, zmagając się z chorobą, dowiadują się, że są w ciąży. W filmie wielu lekarzy odradza głównej bohaterce poród i przyjmowanie chemii. Filmowa historia jest jednak dowodem, że może być inaczej. Moja postać jest, jak już pani wspomniała, panią doktor, która leczyła główną bohaterkę, która zdecydowała się, która okazało się jako jedyna, zdecydowała się leczyć, podawać chemię kobietom w ciąży. Że nie, kobietom w ciąży nie, że nasza główna bohaterka w momencie, kiedy, wiedząc, że jest chora na raka, w momencie, kiedy okazało się, że jest w ciąży, słyszała od lekarzy wyłącznie, przede wszystkim aborcja jako pierwszy krok i dopiero wtedy możemy zabrać się za leczenie. A ta lekarka pozwoliła jej urodzić dziecko. W ten sposób łączą się historie dwóch wspaniałych kobiet, Gail Brinkenhoff i Magdy Prokopowicz, których losy wywierają pozytywny wpływ na postawę chorych, dając im siłę w walce o każdy dzień. Na współpracę z reżyserem Bartoszem Prokopowiczem zdecydowała się także Joanna Kostrzewska, wyłączny dystrybutor marki Revitalage. Zostaliśmy poproszeni do współpracy przez Bartka Prokopowicza, reżysera i męża Magdy Prokopowicz. Nie widział on innej marki jak tylko Revitalage. Dwie podobne historie, misje. Oni działają na terenie Polski. Revitalage jest znany na terenie całego świata. Więc jest to misja, która się łączy tutaj u nas w Polsce. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Czy mimo tak wielu znakomitych działań rak to wciąż temat tabu? No myślę, że już właśnie na szczęście już nie. Już nie tak jak było jeszcze 10 lat temu, kiedy ludzie, którzy nagle dowiadywali się, że są chorzy na nowotwór, byli trochę zostawieni sami sobie. To znaczy mieli lekarzy, którzy czasem opowiadali im, co się dzieje, czasem nawet nie. Więc człowiek był coraz bardziej przerażony, co się z nim dzieje. Natomiast grupa wsparcia w takich momentach jest niezwykle ważna dla ludzi, którzy zaczynają chorować. Czyli ktoś, kto to już przeszedł, albo ten, kto jest na innym etapie tej choroby i wie już, jak reagować na pewne sytuacje. I to jest niezwykle ważne. Madzia właśnie była taką osobą, która wspierała takich ludzi. Pisała, rozmawiała, dawała bardzo dużo z siebie. Stąd też potem pewnie powstała fundacja, ponieważ
oparte to było na jej własnych doświadczeniach, więc czyli czymś najprawdziwszym, co może być, najszczerszym w wypowiedzi. Które choroby, również onkologiczne, demonstrują się na skórze w różnej postaci? W postaci różnych zmian na skórze, przebarwień, odbarwień, ale również powodują wypadanie włosów, wypadanie włosów na głowie, wypadanie brwi, wypadanie rzęs. I tutaj produkty marki Revitalage szczególnie wpisują się w ten taki cały proces leczenia, ponieważ przedłużają fazę wzrostu włosa i zapobiegają wypadaniu, więc jak najbardziej po chorobie onkologicznej w trakcie trwania chemioterapii są również wskazane. Przy tym jest to produkt bardzo bezpieczny, więc może być stosowany po zakończeniu leczenia onkologicznego, oczywiście najlepiej w porozumieniu z lekarzem. Historie Gail Brinkenhoff i Magdy Prokopowicz pokazują losy dwóch kobiet pomagających chorym na raka. We wrześniu tego roku powstała także Fundacja Plaza Angels poświęcona pamięci Gail Brinkenhoff. Fundacja działa na rzecz pokoju na całym świecie, a jej misja łączy się z filozofią życia Joanny Kostrzewskiej. Anioły pojawiły się w 2010 roku. Pierwszego anioła przekazała mojej przyjaciółce, która leczyła się na odwyku. Wykonują je artyści z Podrzeszowa, Kasia i Tomek Szular. Są to bardzo uzdolnieni, skromni artyści, niesamowici. Niesamowita tkwi w nich siła i duchowość. I od tego pierwszego anioła rozpoczęła się moja misja przekazywania aniołów. Cała kolekcja liczy już ponad 1000 aniołów na całym świecie. Także jestem szczęśliwa, że mogę je przekazywać. Gaila oczywiście też ukochała nasze anioły. Był to również nasz dialog pomiędzy religiami. Także są one symbolem dla nas wszystkich. Przypominają nam o tym, że coś nad nami czuwa. Jest to bardzo ważne też w trakcie choroby. Wiadomość o chorobie zawsze i dla każdego jest ciosem, ale na szczęście są osoby, które wspierając najbliższych, dają nadzieję wszystkim ludziom zmagającym się z chorobą. Są to i dr Brinkenhoff, i Bartosz Prokopowicz, a także Fundacja Plaza Angels. A wszyscy wymienieni służą wsparciem i niosą nadzieję. Warto się na nią otworzyć i pamiętać, że oni tu są i nikt nigdy do końca nie jest i nie będzie sam.